Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj odkrywam tajemnicę, co będzie w I Love Boxie, czyli mojej edycji Summer Box. To jest edycja przeznaczona na lato, więc będziecie miały oczywiście całą pielęgnację, która myślę, że Wam pomoże przejść przez ten etap lata, gorąca, upałów. To są lekkie konsystencje, bardzo silnie regenerujące, jednocześnie kojące, ponieważ oczywiście będą płatki pod oczy. Także moja edycja jest naprawdę na 100% dopracowana, dlatego dopiero teraz mamy premierę, ale możecie ją zamawiać, także dzisiaj rusza sprzedaż. Box kosztuje 269 zł, macie 21 produktów pełnowymiarowych, no i możecie tak naprawdę zaszaleć, kupić kilka sztuk jednocześnie, ponieważ wiem, że z koleżankami również robicie sobie zamówienia, także zastanówcie się, może wasza mama, babcia, koleżanka, przyjaciółka będą chciały zamówić moją edycję Summer Box, także pamiętajcie, 21 pełnowymiarowych produktów. Mam nadzieję, że moja edycja wam się spodoba, także co dziewczyny, ruszamy z Open Boxem i sprzedawamy. Muszę wam powiedzieć, że ten film jest dla mnie totalnie emocjonujące, ekscytujące i przede wszystkim czekam na wasz feedback po tym, jak box otworzycie u siebie, ponieważ box trafi do was na Dzień Dziecka, to jest edycja Summer Box, edycja Dzień Dziecka, także teraz możecie zamawiać, mieć swój zarezerwowany box, troszeczkę zwiększyłyśmy oczywiście ilość tych boxów względem poprzedniej wersji, ponieważ było takie zainteresowanie, byliście tak zachwycone i pisałyście mi już nawet, że teraz to po prostu w ciemno, bez tego filmu zamawiacie, także już ruszyła sprzedaż, możecie przekierować się bezpośrednio do opisu, jest link, także już na wstępie bardzo często po prostu zamawiacie, a dalej na spokojnie oglądacie film, więc myślę, że to też jest dobry patent. Zwłaszcza, że często nam padają serwery, także błagam was o cierpliwość, ponieważ jak naprawdę dużo osób, a było ponad 6 tysięcy wejść w ciągu jednej minuty w ostatnim czasie, to pamiętajcie o tym, że ten serwer musi udźwignąć to, więc na spokojnie boxów myślę, że starczy dla każdej z was. No i słuchajcie, zaczynamy Open Box. Przede wszystkim wszystko tak naprawdę możecie sobie spakować do torby. Torba to jest marka Aquaio. Generalnie ja wam bardzo polecam zobaczyć asortyment marki Aquaio, ponieważ mają fantastyczne jakości szatę graficzną, naturalne produkty i przede wszystkim te składy są zachwycające. Także przekrojowo marka Aquaio myślę, że wam też pokażę na Instagramie, ponieważ mam ich słynny peeling gomasz, mam masło do ciała i jeszcze jeden produkt, który myślę, że was też bardzo zainteresuje. Natomiast żeby zwieńczyć ten box, marka Aquaio również się dołączyła jako partner i słuchajcie, pojawiła się od nich przepiękna torebeczka. Możecie ją oczywiście kupić osobno, więc gdyby wam się coś stało z tą torebeczką, to możecie po prostu do niej wrócić ponownie i sobie dorzucić na przykład do zamówienia. Także pierwsza rzecz, którą znajdziecie, to jest po prostu torba na lato. Możecie tam złapać wszystko. Ręcznik, klapki, SPF i propos SPF-u. Kolejną rzeczą, która będzie w boxie, to będzie koreański SPF marki Frudia. I to jest, słuchajcie, SPF, który ma oczywiście bardzo wysoką ochronę. Jest leciutki, ponieważ jednocześnie może stanowić filtr taki na plażę, albo bazę pod makijaż. Także niezwykle ciekawa konsystencja, dlatego też chciałam, żebyście popróbowały troszeczkę nowych marek w tym boxie, a jednocześnie te, które bardzo lubicie również, myślę, że tutaj znajdziecie. Także kolejną rzeczą to jest SPF do twarzy. Możecie oczywiście nakładać na szyję, na dekolt, także ochrona przeciwsłoneczna i przy okazji edycja Summer Box, no, musi być. I kolejny kosmetyk koreański, który wam chciałam pokazać, to są płatki pod oczy i to jest kosmetyk, który was bardzo zainteresował, że będzie w boxie, też cieszyłyście się akurat z tej opcji agawy, ponieważ to są płatki chłodząco napinające. To są, słuchajcie, płatki, które po prostu nakładamy na skórę pod oczami, to są takie maski jakby hydrożelowe, które wam chłodzą obszar pod oczami, także myślę, że te płatki będą hiciorem na lato. Ja kieruję się zwykle tym, jaki mamy okres i kiedy wypuszczamy za talią boxa, dlatego też chciałyśmy taką wersję chłodzącą, ale powiem wam szczerze, te płatki niezwykle długo trzymają napięcie skóry. Same to zobaczycie, jak będziecie testować w swoim boxie, także płatki Petit Fee Agava Cooling znajdziecie również w środku, także mamy już torby, mamy SPF, mamy płatki pod oczy. No i teraz przechodzimy do pełnego demakijażu, ponieważ jak wiecie, ja box staram się przygotowywać dla was tak, abyście miały pełen demakijaż. Natomiast jeszcze może ubierzmy się w biżuterię i słuchajcie, tym razem również kuleczka pojawiła się w boxie. To jest łódzka bizneswoman. Ja generalnie uwielbiam Oliwię za jej poczucie humoru, za jej flow życiowe, za to, jak przepiękne tworzy dla was kolekcje i jest jednocześnie złodzi, więc ja Oliwię już poznałam kilka lat temu i po prostu nie wyobrażałam sobie nie zaprosić Oliwii do boxa. Zresztą Oliwia generalnie sama wyszła z tym pomysłem, że bardzo by chciała być w tej edycji i w kolejnej, więc zaplanowałyśmy sobie dla was naszyjnik i tutaj mamy przepiękną kuleczkę, która odbija światło i w zależności od tego, co ubierzecie, taki też przyjmuje kolor. To
nie jest perełka, to jest kuleczka, która myślę, że będzie świetnym uzupełnieniem perły rzecznej z poprzedniej edycji. Prosiłyście mnie o kolejny naszyjnik, wolicie naszyjnik niż na przykład bransoletkę, także Oliwia przygotowała również coś od siebie. Tutaj na przykład ja noszę w połączeniu z bestsellerem, to jest akurat kamień tygrysi, czyli brązowy bestseller, ale bestsellery macie w różnych opcjach kolorystycznych. Także kuleczka to jest kolejna rzecz, która się pojawi w boksie. Będą też żelki z kurkumą, ponieważ ja wiecie, że ja bardzo dużo suplementuję produktów Noble Health, także nie wyobrażałam sobie, żeby to, co ja pokazuję Wam na bieżąco, co używam, żebyście po prostu też przetestowały sobie coś nowego. No i padł pomysł, żeby po prostu propos Summer Box, takie cytrusowe żelki z kurkumą wzmacniające jednocześnie naszą odporność i cały układ pojawił się właśnie w boksie, także każda z nas będzie miała swoje żelki. I zadało się mi dosyć kluczowe pytanie, czy te wszystkie produkty, które teraz widzę w filmie, czy one będą losowo do nas wysyłane? Nie, słuchajcie, każda z nas w swoim boksie ma te produkty. Także nie będzie wysyłki losowo, nie będzie do wyboru. Wszystko, słuchajcie, w tym boksie, co Wam pokazuję, jest dla każdej z Was. Także to nie jest tak, że ktoś dostanie puder, a ktoś dostanie pomadkę. Nie, słuchajcie, wszystkie pełnowymiarowe 21 produktów otrzymujecie ode mnie w boksie w cenie 269 zł, więc przeliczając, no powiem Wam szczerze, że każdy kosmetyk po kolei opłaca się, zwłaszcza, że słuchajcie, same płatki kosztują, uwaga, 80 zł, naszyjnik u kuleczki, ta edycja 109, mamy torbę, która kosztuje 19 zł i żelki już 50 zł, także dziewczyny, robi się naprawdę spora kwota, a macie 21 produktów. Także przechodzimy do demakijażu i będzie to masełko marki Melik od Pierre René. To jest linia profesjonalna, dlatego też zainteresowała mnie z uwagi na to, że to jest kolejne odkrycie. Ja wiem, że bardzo lubicie masło do demakijażu i to jest krok, który nie pomijacie, ponieważ jest jednym z dwóch bardzo kluczowych elementarnych w pielęgnacji, czyli oczyszczanie. Masełko świetnie rozpuszcza każdy makijaż, zarówno pomadę na brwi, wodoodporny tusz, naprawdę uporczywą pomadkę na usta. Także to jest, słuchajcie, coś, co znajdziecie w boksie. Każda z nas będzie miała masełko do demakijażu. I następnie drugi krok to jest cleanser i tutaj pojawia się marka Ala. Ala ma generalnie bardzo fajny asortyment, jeżeli chodzi o kosmetyki. One są niezwykle delikatne. Marka została stworzona przez modelkę Kasię Strus, która zajmuje w rankingu, powiem Wam szczerze, bardzo wysokie miejsce i ja byłam mocno zainteresowana tą marką. Zresztą testuję sobie po kolei produkty. Bardzo mnie zachwycił sztyft do ust. Jest naprawdę cudowny. Także będziecie mogły sobie zajrzeć później do produktów marki Ala, bo cleanser to jest, myślę, że początek Waszej pielęgnacji, a później możecie odkrywać dzięki temu boksowi kolejne kosmetyki, po prostu marek, które są bardzo często niszowe, albo takie, które po prostu Was zachwycą tutaj składem, działaniem, bo tutaj, słuchajcie, w tym boksie nie ma syfu. Także to są bardzo dobrej jakości produkty, które ja sama testuję i to jest takie moje DNA. Także dziedzinie do makijażu, marka Ala. Następnie mamy maseczkę marki Pure Derm ze złotem. Ja Wam już ją testowałam, jest bardzo ciekawa, ponieważ to jest maska peel off, ale ona, słuchajcie, przepięknie rozświetla skórę. Ja wiem, że bardzo często te maski, no na początku oczywiście jak ciągniecie i zdejmujecie, no to troszeczkę szczypią skórę, natomiast słuchajcie, sam efekt po, bo maska peel off generalnie ma oczyszczać naszą skórę, ma ją wygładzać, jest naprawdę fantastyczny. To rozświetlenie utrzymuje się na kilka dni, także dla mnie słuchajcie, ta maska jest bardzo fajna, dlatego też stwierdziłam, że okej, coś nowego i będzie w boksie. Także maska Pure Derm ze złotem. Ja myślę, że na 4-5 aplikacji taka maska Wam starczy, ponieważ zawsze peel off troszeczkę nakładamy więcej, żeby tą grubszą warstwę można było łatwo ściągnąć, więc też Wam polecam ten patent. Mamy już skórę oczyszczoną, więc ją będziemy tonizować marką Hitone. To jest polska marka, która naprawdę moim zdaniem zawojuje rynek kosmetyczny, jeżeli chodzi o takie polskie The Ordinary, ponieważ faktycznie szata graficzna jest bardzo podobna. Jednocześnie skład jest prosty i dobry. Tutaj mamy nawilżający tonik. Ja stwierdziłam, że w boksie musi być tonik, musi być coś, co będzie Wam przepięknie przywracać pH Waszej skóry, ale jednocześnie do takiej właśnie torby możecie wrzucić sobie tonik i odświeżać się w ciągu dnia, ponieważ mgiełka jest, słuchajcie, bardzo przyjemna, taka właśnie nawilżająca, pryskająca bezpośrednio na skórę twarzy, ale rozpraszająca i przepięknie pachnąca. Tutaj słuchajcie, ja wyczuwam róże, zresztą jest róża damasteńska, lawenda, czyli coś kojącego i ferment wody ryżowej, czyli coś odmładzającego. Pamiętajcie, że woda ryżowa
jest jednym z patentów na młodo wyglądającą skórę. Także tutaj marka Hedona naprawdę bardzo przemyślała ten skład. I słuchajcie, dwie moje propozycje, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy od marki BioUp. Słuchajcie, samo serum kosztuje 109 zł, także myślę, że już ta cena boksa Wam się zwraca. Maska 50 zł około, tonik około 20, także no powiem Wam szczerze, że ceny rewelacyjne są. BioUp to jest eliksir rewitalizujący. Ja słuchajcie, jestem w trakcie aplikacji wieczornej tego serum, bardzo lubię zresztą, bo mi poprawia humor. Tutaj mam mango, granat, opuncję, czyli coś silnie przeciwstarzeniowego. Granat też jest bogaty w witaminę C. Opuncja opóźnia działanie grawitacji, jest przeciwzmarszczkowa, to jest oczywiście sekret berberyjskich kobiet na Saharze. No i mamy Mango Energy, to jest słuchajcie eliksir, no można po prostu tak. Także to jest słuchajcie tak fantastycznej jakości produkt, to jest silnie przeciwzmarszczkowy kosmetyk. I do kompletu pomyślałam, że chciałoby się mieć coś pod oczy, także będzie espresso olejek, lekki olejek pod oczy marki BioUp i to jest kuleczka Rolon, które po prostu sobie nakładamy przed płatkami pod oczy, przed kremem. Jeżeli mi się uda zdobyć dla Was jeszcze jedną rzecz pod oczy, to to będzie, natomiast nie obiecuję i nie powiem, co to będzie. To będzie dla Was niespodzianka. Mam nadzieję, że mi się uda. Czekamy właśnie na odpowiedź, ponieważ chciałam, żebyście miały taki bardzo odżywczy krem koreański pod oczy, w taki travel size, więc zobaczymy, czy go się uda. Także nie obiecuję, więc to nie jest zawartość boksa, ale może się okazać, że to będzie dla Was miła niespodzianka. Także na razie słuchajcie, działam i my zawsze z Natalią tak naprawdę do ostatnich chwil wysyłki boksa działamy, żeby on był naprawdę na bogato. Także jeżeli chodzi o taką wstępną pielęgnację, to mamy zakończoną i słuchajcie, pojawi się w boksie krem do twarzy. Marki, która dopiero się będzie pojawiać na rynku polskim. Ja generalnie jestem osobą, która chyba jedna z pierwszych w Polsce testuje tę markę. To jest White Snow Tea, to jest krem z roślinnym bakuchiolem. W sensie konsystencja tego kremu jest nieziemska, jest w ogóle fantastyczna, leciutka, taka lekko taka jogurtowa, że jak rozprowadza się na skórze, to później rano budzi się z taką zrewitalizowaną. Zresztą myślę, że niedługo też będziecie obserwować działanie tego kremu na sobie, no bo bakuchiol działa jak roślinny zamiennik retinolu, czyli nie podrażnia, nie uczula na słońce. To jest, słuchajcie, opcja również dla osób karmiących. Ja bym chciała, żeby ten boks był w ogóle bardzo, bardzo uniwersalny, żeby każda z nas mogła używać kosmetyki, a nie na przykład część i resztę no musi niestety rozdawać. To jest dziewczyny boks dla Was. Także wszystko jest dla Was do przytulenia, do wejścia do łazienki i zamknięcie się na godzinę i po prostu nawet jakby się waliło, paliło, to Wy nie wychodzicie. Także krem będzie uzupełniał Waszą pielęgnację zarówno na dzień, jak i na noc. Natomiast według producenta to jest opcja night cream i chciałam, żebyście miały taką silną regenerację. A bakuchiol działa mocno przeciwzmarszczkowo, więc takie coś będzie w boksie. Zrelaksujmy się na chwilę, odpalmy sobie gorącą wodę, zróbmy sobie kąpiel, albo na przykład, jeżeli nie macie wanny, to po prostu sobie dosypcie soli do kąpieli, do stóp. Ja mam wersję arganową, kozie mleko, marka The Secret Soap Store. I to jest marka, która w poprzednim boksie również dołączyła i na pewno, bo ja widziałam u mojej Martusi, używacie tego kremu do dłoni. Marta ostatnio, jak była z nami, to rozsmarowała wszystkich, nałożyła i rozsmarowała wszystkich tym kremem. Także mam nadzieję, że Waszej pielęgnacji również się pojawia po ostatniej edycji boksa. I z tejże marki macie również fantastyczne jakości kozie mleko. My z Xaverem to po prostu przepadliśmy. My już używaliśmy wersji pomarańczowej, natomiast wersja arganowa przeciwzmarszczkowa będzie w boksie. No i tak jak mówię, można ją później wykorzystywać jako sól na przykład do kąpieli stóp. Także również możecie coś takiego mieć. A propos stóp, będzie też krem do stóp, także swoją tubeczkę znajdziecie w boksie. Ja czekam na swoją wersję, ponieważ Natalia mi ją właśnie wysłała, ona już testowała i stwierdziła, że po prostu nie, ten krem po prostu musi być. Także to będzie, słuchajcie, Medicare, taka marka, która myślę też Was zainteresuje, ponieważ nie wiem, bardzo naturalne kosmetyki. Także krem do stóp silnie regenerujący, no latem, słuchajcie, powiem Wam, że to jest taki must have, bo te pięty po sandałkach, po klapkach, po plaży będą zdewastowane tym piaskiem, tym wszystkim, co tak naprawdę im dostarczymy latem, także myślę, że no o tym też pomyślałyśmy, także macie zarówno pielęgnację twarzy, ciała, jak i właśnie stóp, także będzie krem. No i propos pielęgnacji ciała, mam dla Was dwa produkty.
Ja, jak z Natalią rozmawiałam odnośnie zapachów, które mi się podobają wśród marek polskich, to po prostu zawsze w pierwszej kolejności mówię o marce Mokosz. Oni mają fajne, gęste masła. Ja już przetestowałam tak naprawdę wszystkie zapachy, jakie są, ponieważ bardzo często robię dla Was open box kalendarza adwentowego, a tam mamy przekrojone wszystkie zapachy. I ja od lat uwielbiam wersję z właśnie ogórkiem i melonem. To jest dla mnie taki zapach, które po prostu urzeka. To jest wersja takiego balsamu, ale to jest taki budyń trochę. Jak nakładacie, to on się szybko bardzo fajnie, bo jest leciutki i pachnie po prostu tak totalnie świeżo, tak odświeżająco. Macie ten melon, się słuchajcie, bardzo ładnie przebija, ogórek jest taki ciepły, bardzo fajny zapach. Także myślę, że no, to będzie, słuchajcie, sztosem. To jest 30 ml, więc ja go teraz na przykład biorę na majówkę. Będę miała swój balsam i nie będę musiała targać po prostu jakiejś pełnowymiarowej butli. I dlatego też stwierdziłam, że balsam, mimo że to jest też bardzo ważny kosmetyk, jest najcięższy bardzo często. Chcemy sobie wziąć na jakieś wyjazdy, nie chcemy tracić miejsca w walizce tych zbędnych kilogramów, dzięki którym możemy przywieźć dobre wino z zagranicy, pamiątki, oliwę. Także dziewczyny, tutaj jakby myślę, że to Wam starczy, bo jeszcze to jest bardzo wydajny kosmetyk, także na taki tygodniowy wyjazd spokojnie. No i a propos wyjazdów, a propos słońca, a propos tego, że generalnie zawsze, zawsze tak jest, że w pierwsze dni po prostu się strzaskamy jak głupie, a później patrzymy przez cały wyjazd, że skóra schodzi, coś się dzieje, także ja pomyślałam, że marka Hitone fajnie by mogła uzupełnić ten box jeszcze jednym kosmetykiem i to jest pianka łagodząca z prowitaminą B5, czyli pantenolem. I to jest, słuchajcie, pianka myjąca. Wstrząsamy i słuchajcie, dzieje się magia. Tylko muszę sobie nacisnąć. I to jest, słuchajcie, pianka, którą po prostu rozprowadzacie. Ona, słuchajcie, praktycznie w ogóle nie pachnie, jest taka lekko żelowa, otulająca wręcz skórę, także myślę, że jak się strzaskamy dziewczyny na wakacjach, to ona będzie po prostu super. A propos wyjazdów, a propos zapachów, również marka Avernum pojawi się w boxie, ponieważ przygotowałam dla Was losowo mgiełki, także będziecie miały losowo mgiełki w boxie i to może być na przykład afrodyzjak, to jest bardzo też fajna mgiełka, przepięknie pachnie w ogóle. Tą mgiełką możecie pryskać sobie pościel, możecie pryskać sobie ubrania, możecie pryskać sobie Wasze para na przykład na wakacjach, ręczniki, słuchajcie, ja uwielbiam otulać się zapachem. Jeżeli mogę sobie zafundować odrobinę luksusu, po prostu pryskając sobie ręcznik i się kładąc na nim i czuć te wszystkie przyjemne zapachy lata, no to powiem, że to jest bardzo fajny patent. Mamy peonie i iris, to też jest bardzo ładny zapach, coś totalnie soczystego i tym się pryska notorycznie moja koleżanka, czyli karambola i gruszka, bardzo soczysty zapach. No i mamy bergamotkę i limonkę. Powiem Wam szczerze, że naprawdę cztery cudowne zapachy, które losowo znajdziecie w boksach, myślę, że Was na pewno ucieszą i wykorzystacie latem, słuchajcie, tą mgiełkę do ostatniej kropelki. I chciałabym zwieńczyć boksa dwoma produktami, których niestety Wam nie mogę pokazać. To będzie miniaturka żelu do twarzy. On jedyny będzie miał datę ważności do wykorzystania do czerwca, to jest taki gratis dosłownie w boksie, ale udało nam się jeszcze go po prostu poszerzyć o dodatkowy produkt, żebyście sobie przetestowały marki Mary Kay. Natomiast będzie również hydrożelowa maska w płachcie. I ta maska jest też fantastyczna. Chciałam, żeby ona była też dla Was niespodzianką, także dzisiaj Wam w boksie nie pokażę, ale mimo że mam maskę do twarzy taką pełnowymiarową, ja bardzo lubię maski w płachcie obok płatków pod oczy, więc stwierdziłam, że to będzie idealny moment, abyście po prostu miały również coś takiego na wyjazd. Jeden shot dla skóry, taki nawilżający, mocno regenerujący, także to jest ostatni kosmetyk do pielęgnacji, który Wam chciałam dzisiaj omówić w boksie. I ostatnie dwie rzeczy, które się pojawią, czyli makijaż. Marka Affect wypuściła puder ryżowy matujący i ja Wam powiem szczerze, że ja po prostu nie wyobrażam sobie bez niego swojego makijażu. To się działo też podobnie w przypadku Pixi. Uważam, że to są bardzo, bardzo podobne pudry. Mają cudowne satynowe wykończenie na skórze twarzy, przepięknie matują, ale to jest takie zmatowienie utrzymujące makijaż przez cały dzień. Także pełnowymiarowy produkt, czyli tutaj jest 10 gram, macie na całe lato i myślę, że do zimy Wam starczy ten puder, także dziewczyny, tutaj macie takie sitko, które po prostu wysypuje Wam na wieczko ilość produktu, nakładacie pędzelkiem
i macie gotowy make-up. A propos makijażu i zwieńczenia go, pytały się mnie o pomadkę, która będzie. Dr. Irena Eris to jest tak ekskluzywna marka makijażowa, że ja po prostu stwierdziłam, że jak jej nie będzie w boksie, to tak naprawdę ten boks będzie niepełny. Musi być coś do ust. Ja rozmawiałam z Natalią na początku, jak tworzyłyśmy boksa, że Natalia, okej, wszystko dobrze, ja uwielbiam pielęgnację, będzie torba, no, pudry do kąpieli, ale musi być coś z makijażu. No i wpadłyśmy na to, żeby był puder, no bo faktycznie będzie bardzo uniwersalny. No i taki przepiękny nudziak. Powiem wam szczerze, że naprawdę każda z nas będzie z niego zachwycona. To jest 03 Honey Nude i to jest kolor, który myślę, że wam się bardzo spodoba. Także mam nadzieję, że ten boks no jest konkretny. Macie 21 pełnowymiarowych produktów, a cena boksa to jest 269 zł. Produkty mają długą datę ważności, to są normalne, pełnowymiarowe, pełnowartościowe kosmetyki i do każdej z was trafi taki zestaw bez wyjątku. Także słuchajcie, jak można kupić boks? Po prostu zajrzyjcie na stronę do linku poniżej. Będzie to edycja specjalna Summer Box by Skin Therapy, także moja edycja przygotowywana już od wielu miesięcy dla was. A powiem wam w sekrecie, że już pracujemy nad kolejną edycją świąteczną i tutaj będzie też petarda. Także dziewczyny, korzystając z tej edycji, możecie sobie tak naprawdę przygotować kompleksową pielęgnację już na całą wiosnę, na całe lato i początek jesieni, a później, no już widzimy się w grudniu. Także co? Chwytajcie szybko za telefon, chodźcie do link na dole. Ilość boksów jest ograniczona, uwierzcie mi, ona jest poszerzona oczywiście o kolejną, jakby drugą partię tego, co było do tej pory, bo było tak duże zainteresowanie, ale pamiętajcie, że każdy dzbanek ma swoje dno. Także musicie naprawdę zamawiać teraz i ja mówię wam to całkiem szczerze, bo za kilka dni po prostu tego boksa nie będzie, on się bardzo szybko sprzedaje, a jeszcze po ostatniej edycji jak były się totalnie zachwycone, no to ja nie wyobrażam sobie innego scenariusza, także to będzie zwieńczenie mojej pracy i Natalii, także Natalii bardzo ci dziękuję za ten boks, ponieważ Natalia, uwierzcie mi, stanęła na rzęsach, że w sumie petarda i tak się okazało. Także zostawcie komentarz na dole, co wam się najbardziej w boksie podoba, czy po prostu jesteście usatysfakcjonowane tym boksem, bo to jest dla mnie chyba najważniejsze. Także ja się z wami żegnam, trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnym filmie.